Rozdział 17 książki Lach do Lacha Szcibora Słowiański poród lotosowy Utrzymywanie w oszustwie i w stanie ukrytej niewoli na pewno nie jest łatwe, jeśli dotyczy obranych za cel istot źródłowych. Aby to się powiodło i mogło długotrwale funkcjonować... Kontrolny mechanizm ograniczania potencjałów musi być rozciągnięty w stopniu maksymalnym na całą linię życiową ofiar, a nawet obejmować ich linie rodowe dzięki pułapkom inkarnacyjnym. Dlatego proces wyzwoleńczy ludzkości nie może obyć się bez podstawy, jaką jest przywrócenie powszechnego, rodzimego rytuału porodu lotosowego przy pełnym zakresie ochrony potencjałów noworodka nowego wrodzie. Ustawienia systemu są zasadzką na wszystkie dusze przybywające do naszej przestrzeni. mają na celu błyskawiczne nadanie karty niewolnika, rejestracja i degradację potencjałów energetycznych, szpitala, szczypawy, traumy porodowe. Słowiański poród lotosowy albo całkowicie albo w decydującym stopniu omija tę pułapkę. I właśnie jesteśmy świadkami tego nieodzownego procesu powracania do zapomnianych praktyk. To właśnie zaczęło się dziać w Polsce. Tak jak wszędzie w świecie u ludów rdzennych, które rozcinają na sobie łańcuchy. W rodzinach przebudzonych lęchitów ochrona potomstwa staje się od tej chwili nadrzędnym zadaniem. Do tego momentu Poziom świadomości pozwalał ludziom tylko na ograniczoną ochronę dzieci, co przesądziło o mniejszych lub większych zbiorach traum każdego z nich. Sporo tego, co braliśmy za ochronę i dobro dzieci, było w istocie iluzją i destrukcją dla ich potencjału biologicznego, mentalnego, a nawet duchowego. Tymczasem zyskując prawdziwą wedę, nawet jeśli wciąż jeszcze szczątkowo, polscy rodzice osiągają wreszcie... Prawie pełne zdolności ochrony swego potomstwa, i dopiero to przypieczętowuje przestrzenny zapis zmiany, zapis wolnego kraju, szczęśliwych rodzin. Świadomość dzięki woli, która podnosi duszę do przebudzenia i marszu po wolność, tylko rośnie. Nie zmienia kierunku na przeciwny, nawet jeśli trafiamy teraz na opinię, że niektórym przebudzonym tylko się zdaje, że się obudzili. Czy świadomość cały czas wpada w fortele satanistycznego New Age i inne? To prawda, że wpadamy w fortele, ale tylko na chwilę. Kto wstał? Już nie zalegnie. Poruszona wolą i planem duszy świadomość będzie narażona na zwiedzenia, ale bywa to czasem także wynikiem wewnętrznego procesowania, którego nikt z nas nie uniknie. Niezależnie od etapów, skrętów, omamień, przeprogramowań, i niezależnie czy jest w ogóle jakiś sens, w klasyfikowaniu się na wyższe i niższe pułapy przebudzenia, kroczymy do przodu, domagając się prawdy, informacji, zdrowia, prawa, dobrostanu i godności. A to jest najlepszym potwierdzeniem przebudzenia. Niezależnie od poziomu wedy. Odkrywając na nowo nasze obyczaje, prawa i możliwości, poruszamy decydujące struny duchowe, które nadają nową siłę naszym cnotom, intuicji, godności, życzliwości, odpowiedzialności, rozsądkowi więziom rodowym. To zaś przekłada się na nowe podejście do narodzin dzieci. Dostrzegając cały wyrafinowany mechanizm osaczający je od narodzin, a właściwie już przed Wreszcie wyrażamy zdecydowany sprzeciw. Coraz więcej z nas, lachów, pojmuje z każdym kolejnym dniem tego przyśpieszającego przeobrażenia, że dzieci nie są własnością kościołów, urzędów, szkół, szpitali i akademii, choć wczepione siły ciemności właśnie teraz sięgają po apogeum takiego ustawienia: dzieci należą wyłącznie do rodziców. Naturalnie w znaczeniu osłony ich pierwszych lat drogi ziemskiej i przekazaniu najważniejszych nauk miłości, życzliwości, godności, samochrony. Świadomi polscy rodzice już nie pozwolą, aby system antysłowiański i antyludzki zastąpił ich w tej roli. Ustępstwa oznaczałyby straty we wszystkich potencjałach ich synów i córek, biologicznych, psychicznych, mentalnych, kreacyjnych. Odrodzone lęchickie rody to rody wolnych dusz. Najwyższym rzeczywistym stadium uwolnienia lęchickich rodzin od klątw babilońsko-watykańskich i basońskiej, od kaleczącej medycyny, poza wypowiedzeniem umów i deprogramowaniu, jest powrót do naturalnego, błogosławionego przez przodków i źródło porodu lotosowego w przestrzeni. Domu nastanie czas, że taki właśnie rytuał porodowy w chronionym gnieździe rodowym będzie już nie jutrzenką, unikatem, zdumiewającym na progu do dwóch światów, lecz obyczajem powszechnym, choć nigdy zwykłym, bowiem narodziny słowiańskiego dziecka będą w nowej rzeczywistości świętem radości dla całej lokalnej społeczności. Cienie, lęki, zagrożenia fabrykowane i prawdziwe, zdrowie i matryca macierzyńska wielu kobiet są uszkodzone przez obecne ustawienia i programy. Odejdą wraz z masońską obsługą. Patologie dotyczące porodu zanikną w każdym polu, także medialnym. Nie będzie już kodowania lęchitów zupełnie obcymi dla nich świętami narodzin, wszelakich rodzin królewskich, w tym z iluminackich gniazd. Będziemy świętować nowe życie w rodzinie, u sąsiadów, w otoczeniu, w dzielnicy, w słowiańskiej przestrzeni zharmonizowanej życzliwością i dostatkiem. I tak dalej, kochani. Czytajcie kolejny rozdział Czcibora. Polecam, Wedamir.